Proszę. Szkoda, że Baru nie znał. Proszę Państwa, minęła godzina 17, dokładnie 17.10 na moim szwajcarskim zegarku, 17.08. W związku z powyższym myślę, że jak zwykle nie liczy się ilość, a liczy się jakość, aczkolwiek z zazdrością muszę powiedzieć, bo miałem przyjemność uczestniczyć w podobnej imprezie z beneficjentem, między innymi w Suwałkach, gdzie tam był chyba, nie wszyscy się dostali do sali kinowej, no ale co zrobić, Suwałki, wiadomo. Ale nie liczy się ilość, liczy się jakość. Kolejna taka refleksja, czy chcę się z Państwem podzielić czymś takim. Otóż zastanawiałem się, jak się na dzisiejszy wieczór ubrać. I założyłem, jak się okazało słusznie, że szanowny beneficjent będzie w dole czerwonym, w związku z tym postanowiłem włożyć białą górę. A beneficjentem jest Wiesław B. Bołtryk. Myślę, że akurat Państwu znany dość dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Artysta multimedialny, jakby to teraz określili teoretycy czy historycy sztuki. Teoretycy bardziej, bo żyje i ma się dobrze. Tam z tyłu widzicie Państwo slajdy prezentujące grafiki komputerowe Wiesława. Wiesław, który zresztą może pozwólcie Państwo, zanim zaprosimy na coś, na co zaprosimy, przeczytam wiersz, bo to jest jedna z domen dzisiejszego beneficjenta, czyli poezja. Tak, jestem aktorem. Mogę być tylko nim, tym odchodzącym w całość tych wielu niemych twarzy, spragnionych reprodukcji, ostrych jak pęknięcia luster wzdłuż waszych odbić, głębokich wejść do piwnic, rozległej ciemności wymalowanej na końcu błazeńskiego nosa. Nie, nie jestem aktorem. Wy jesteście moim niedościgłym wzorem. Ale nie ma pewności. Tak o sobie poetycko mówi Wiesław Bołtryk. Artysta, grafiki widzicie Państwo. Ja pamiętam jedną z pierwszych realizacji scenicznych z udziałem Wiesława w monodramie Normalka, znaczy Śmierć Adasia Andryszczyka. Cichą nadzieję miałem, że dzisiaj się również pofatyguje. Tam Wiesław zasłużył sobie również na to, że w zasadzie byłeś personą tego dramatu, bo bohater, w zasadzie jedyny bohater był Bołtryś, właśnie. Aktor, plastyk szeroko rozumiany, grafik komputerowy, ale pomysłodawca takich fajnych przedsięwzięć w fajnym okresie przystanku Olecko, jak powstanie galerii Legusa, znanego również, podejrzewam, Państwu. I tam była świetna wystawa wlepek, które Wiesław inicjował. Poeta, swego czasu redaktor naczelny przez długi okres, jednoosobowo chyba, fajnego, choć na kiepskim papierze wydawnictwa Trojburg, a Wiesław jest przygotowany, ten bałagan, on jest taki uporządkowany. Trojburg. A tu jest Olecczanin Krzysztof Koniczek, który teraz mieszka w Białymstoku. Olecczanin, piłkarz, malarz. A tak. Kochany człowiek. Piłkarz, malarz, tak. I tak dalej. Już za chwilę zaproszę Państwa do obejrzenia filmu. Powiem o nim kilka słów, bo one się należą, żeby fajnie się oglądało. Natomiast pozwólcie Państwo, że zauważę, iż fakt, że do beneficu, do spotkania dzisiejszego doszło, to zasługa inicjatywy pod hasłem Cyrk Kultury. To tam z tyłu schowane za katalogiem, za ekranem, czyli Adasiem Obuchowiczem. No i Białostockim Ośrodkiem Kultury jest Grażyna Dworakowska, pani dyrektor Grażyna Dworakowska. Witamy serdecznie. Bardzo gorąco dziękujemy. Grażyno, czy chcesz tutaj do nas z nami? Ja będę wam przeszkadzać, tylko chciałam powiedzieć, że Wiszka znam 100 lat.
Nie wiem, czy on się przyznaje, że tyle ma, ale jest człowiekiem renesansu i właśnie potwierdza wszystko to, co Darek. Nie, ja sobie dam radę. Też jestem aktorką. Dam radę głosem, nie, mówię o głosie, że dosyć silny. W związku z tym z największą przyjemnością przyjęliśmy do Białostockiego Ośrodka Kultury spotkanie z Wieśkiem. Ja myślę, że najtrudniejsze w spotkaniach z takimi ludźmi jest to, że oni się ukrywają tak naprawdę, a białostoczanie lubią to, co znają. Szkoły nie zostały powiadomione. O, właśnie. Jednostki właśnie. Powiedział Krzysztof. Witam serdecznie i bardzo mi miło, że możemy Państwa tu gościć. Dziękujemy serdecznie. To powitała Państwa Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Proszę Państwa, troszkę poezji jeszcze będzie w międzyczasie. Miał ją recytować z pewnością lepiej ode mnie Ryszard Kawalec, ale... Nie, bardzo dobrze sobie radzisz. Dobrze, ale z powodów zdrowotnych, tak zresztą, jak i jedna z aktorek spektaklu najnowszego dzieła. Listy do 3M jest... Magdalena Kasprzak, Merlin ze spektaklu. Czy mógłbym Cię prosić? Na dowód, że Agnieszka Machnacz, grająca Merlin, niestety rozchorowała się na płuca. Ale nie dlatego, że pali papierosy, tylko dlatego, że jest zima. Jest zimno. Zima i wirusy latają, a Olecko i te okolice są blisko Rosji, tam jest jeszcze zimniej. Proszę Państwa, scenariusz, jak to zwykle bywa w przypadku Wiesława B. Bołtryka, będzie spontaniczny, ale są pewne rzeczy pewne. Nie będzie spektaklu Listy do 3M. Był pomysł, żeby zaprezentować Państwu wersję filmową, rejestrację taką telewizyjną, jednokamerową, ale doszliśmy... Nie, przepraszam bardzo, to jest dwukamerowe i tak dalej, to jest profesjonalnie zrobione. Dobrze. Tylko że chodzi o estetykę, że teatr to jest teatr, film to jest film i tutaj zostałem przekonany przez trzy podmioty, czyli dyrekcję i prowadzącego. Ale jest nadzieja, Grażyno, że być może w sprzyjających okolicznościach... W czerwcu 2015 roku. No nie, może wcześniej. Będzie wyjątkowa muzyka wyjątkowego zespołu, a już za chwilę zaproponujemy Państwu obejrzenie naprawdę wyjątkowego filmu. Wyjątkowego, jeśli chodzi o stylistykę, bo filmu, który jak rozumiem, był realizowany przez dosyć długi okres czasu, z udziałem 5 lat, z udziałem wyjątkowych artystów, wszystkich, między innymi tego, który tak pięknie śpiewa Stachuro, Stachuro, ty już idziesz górą, a nam tu na dole szaro i ponuro, ale o tym za chwilę. Jest to film, który już miał swoją premierę rok z groszem, dobrze mówię? Rok z groszem, a doczekał się już kilku prestiżowych nagród. Jedną z tych ważniejszych to jest nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Prowincjonalia, do niedawna we wrześniu, chyba jeszcze we wrześniu, bo ten festiwal jest i w Łagowie, tam na Prowincjonaliach srebrnego Janciowodnika otrzymał. Film pełnometrażowy, który reżyser Józef Romasz nazwał fabułą dokumentalną. Rzecz niezwykła, bo myślę warto powiedzieć o tych spodniach, które nie są przypadkowe w wizerunku Wiesława, ale jak samo nazwisko wskazuje, Wiesław pochodzi z miejscowości Bołtryki, miejscowości, której już w tej chwili niestety nie ma. I jest to, zresztą spróbujmy obejrzeć ten film, a później z przyjemnością, mam nadzieję, że Józef się oderwie od kamery i też się przyłączy tutaj do nas, żeby po prostu sobie wyjaśnić, po co, na co i dlaczego. Proszę o skupienie. To w moim przekonaniu, mówię to z całą odpowiedzialnością, to bardzo mądry film, który z pewnością się Państwu spodoba. Smacznego. Smacznego. Co to są sukty? To
jest mała wioska na Mazurach Garbaty, gdzie pod figurą sztuczny kwiat więdnie w słoiku pogód, a do granicy drogi szmat. Gdzie nie, gdzie tylko domy burka. Bo Czukty to centrum kultury wszechświata. Tak jest, tak jest. Jeśli my tu robimy sztukę przez największe i przyjeżdżają artyści z całej Polski, żeby razem z mieszkańcami wsi grać Hamleta w oborze, no to co to jest? To jest mistrzostwo świata.